Pani marszałek, Wysoka Izbo, słuchałem pani poseł, jak my wszyscy, i szczerze mówiąc, a długo tu jestem, nie słyszałem nigdy większych bzdur. Pani poseł, bzdury, które pani opowiada, nie tylko nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, ale myślę, że nawet na jakichś dziwnych portalach, na których mogła pani przeczytać tego typu rewelacje, byłoby trudno takie bzdury znaleźć. Naprawdę wstyd, że człowiek wykształcony, człowiek, który jest dzisiaj posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, może przyjść i de facto opowiadać tutaj stek bzdur. Wstyd, naprawdę wstyd. Szanowni państwo, oglądają nas setki tysięcy ludzi. To jest historyczna chwila. To jest historyczny moment. I cieszę się, że takie wypowiedzi jak pani poseł przechodzą już tylko do historii. To jest historyczny moment, bo Polska się zmieniła. I takie wypowiedzi jak pani tego absolutnie nie zmienią. I też chciałbym powiedzieć to do wszystkich, którzy nas oglądają, że to jest wasza zasługa. Za to, że czekaliście w kolejkach, żeby głosować. Za to, że uwierzyliście, że wasz głos ma kolosalne znaczenie, bo wasz głos ma kolosalne znaczenie. Za to bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni państwo, tutaj był pan Szrot wcześniej, który wcześniej był doradcą prezydenta Dudy, nomen omen. I on powiedział, że tu się wykorzystuje ludzkie nieszczęście. To jak słucham was, to chciałem wam powiedzieć, że to wy jesteście nieszczęściem dla milionów ludzi, którzy nie mogli skorzystać z procedury in vitro przez te lata, bo wy im tę możliwość zabraliście. Nie zabraliście tej metody ludziom, których było na to stać. Zabraliście tę metodę ludziom, których nie było na to stać. Tym, którzy tego bardzo potrzebowali. 100 tysięcy dzieci mogło się urodzić w tym czasie, gdyby nie wasze głupie decyzje, najgłupsze na świecie w sprawie in vitro. Szanowni państwo, ale widziałem też zmianę. Widziałem dzisiaj rzecznika rządu, pana Millera, który powiedział, zagłosuję za in vitro, takie mam poglądy. Jezus Maria. Szanowni państwo, to kto wam zabraniał te poglądy wdrażać? Wy byliście w jakiejś wewnętrznej konspiracji? Siedzieliście w jakimś lochu przez te 8 lat? Że nie mogliście realizować swoich poglądów? Jak można być tak zakłamanym człowiekiem, żeby dzisiaj opowiadać, wtedy, kiedy się jest rzecznikiem rządu Morawieckiego, że się było za tym projektem i że się jest za in vitro? Pani marszałek, jeszcze jedno zdanie. Ja się w ogóle dziwię, że dzisiaj Morawiecki nie reprezentuje PiS-u, mówiąc o tym, że on jest za in vitro. Tylko tego brakuje. Gdzie jest ten człowiek dzisiaj? To jest naprawdę kara dla narodu polskiego za to, że wy zlikwidowaliście program, który był jednym z najlepszych programów w ciągu 35 lat polskiej demokracji. Taka jest prawda. Wy dbaliście o rodziny, ale o rodzinę Morawieckich, o rodzinę Szumowskich, o rodzinę Sobolewskich, o rady nadzorcze, o to dbaliście, ale o polskie rodziny nie dbaliście. A my o to zadbamy. Dziękuję bardzo.